się, Panu. Stajemy przed obliczem naszej Pani Królowej. Oto Matka nasza. Tak, bracia i siostry, mówiliśmy i w szczególny sposób zwracamy na to uwagę w tej naszej rodzinie, kiedy prowadzeni przez jej sługę, świętego ojca Szabelanu, dzisiaj to w tym miejscu dla nas tak bardzo ważne. Gdzie bije serce narodu naszego, tutaj chcemy raz jeszcze wpatrzeć się w Twoje oblicze, Maryjo. Chcemy wpatrzeć się i posłuchać bicia Twojego serca, Matko. My tak bardzo zabiegani, zalęknieni, wielu przeżywa różne problemy, bojaźń, cierpienie. Przytul nas do Twojego serca, Matko. Nie możemy tak żyć. Ratuj nas, Maryjo. I tak właśnie ratuj nas, Maryjo. Gdy mówię, to teraz moje myśli biegną do Rzeplina, gdzie wczoraj kończyłem misję świętą. I oto tam, na tych ziemiach, przy granicy z Ukrainą, gdzie przechodziłaś, Ty, Pani i Królowo Polski, tam, gdzie tylu małżonków podeszło wczoraj, po wielu latach małżeństwa i powiedzieli sobie na koniec misji, ja chcę iść dalej z Tobą, bo kocham. A Ty nas, Matko, uczysz takiej miłości do końca. Tak, trzeba nam wciąż powtarzać słowa świętego ojca Szabela. I nie sposób nie powtarzać, bo są tak piękne. Mało mówił ten pustelnik z Libanu, ale to jedno zdanie, ono musi wciąż rozbrzmiewać w naszych sercach. Życie bez miłości to życie bez Boga. A Bóg jest miłością. Ja muszę zacząć kochać. Muszę chcieć kochać. Są ludzie, którzy nie potrafią. Ale przyjdź tutaj do Matki, ona Cię nauczy tej miłości. Są tacy, którzy nie potrafią otworzyć serca, mówią, bo i ja przebaczyć nie potrafię. I sobie nie umiem wybaczyć. Ona tu chce nas uczyć przebaczenia. Matka pięknej miłości, Matka miłosierdzia, Matka, do której pielgrzymujemy każdego roku. I myślę o tych, którzy są w domach teraz, gdy cierpią. I w domach modlitwy Szabela, i w każdym domu. Bo każdy ten dom chce być domem dla Ciebie, Matko. Tak, Ty tam mieszkaj jako pierwsza. Bądź w domu naszym. Kiedy chwytamy różaniec do dłoni, tak, Maryjo, patrzymy, co nam chcesz powiedzieć w tych wielu znakach, których do nas, Matko, przychodzisz i mówisz nam, żebyśmy byli sługami. Oto jak służebnica Pańska. Bo w tym jest miłość. I musimy się w tych naszych domach modlitwy uczyć służyć jeden drugiemu. Bo Pan powiedział o tej służbie. I mówił, że aby służyć, to trzeba słuchać się w Niego, w Jego wolę. Bo wtedy staniemy się braćmi, gdy wsłuchujemy się w Chrystusa, wypełniając Jego wolę. Tak bardzo czasem trudno zaakceptować tę wolę. I myślę o tych, którzy w szczególny sposób polecali się na modlitwie. W szczególny sposób mówili, pamiętajcie o mnie przed wizerunkiem. Myślę o was wszystkich, którzy łączycie się z nami teraz w czasie tej Eucharystii w domach. Którzy jesteście w tej naszej rodzinie. Maryja Matka, ona chce powiedzieć, przytulam Cię dzisiaj do mego serca. Nie bój się, nie lękaj się.
Nie bój się, bo ja jestem obok Ciebie. Ja tutaj jestem nie tylko tu, ale w Twoim domu dla Ciebie. Tak, bracia i siostry, kiedy dziękuję dzisiaj, gdy szedłem z wizerunkiem w niebowziętej Pani, ta sama Matka, jedna Królowa Maryja, przez 10 dni, 200 kilometrów pieszo. I oto Matka przychodziła do wielu, patrzyli na drodze, na Twoje oblicze, Matko. Tak, patrzyli i każdy pewnie na swój sposób chciał usłyszeć Ciebie. I kiedy szedłem przez Kraków, przez ulicę Grodzką i Rynek Główny i wołałem: Maria, chcę Cię przytulić do serca, nie bój się, podejdź bliżej, bo tylko z Tobą możemy zwyciężyć, bo tylko w Tobie zwycięstwo, Pani. Ratuj więc naszą polską rodzinę, ratuj nas, bo giniemy, bo w naszych rodzinach czasem ludzie się zatrzymali, szukają Boga po łacku, szukają Go w różnych miejscach. Niektórzy mówią: ja znajduję Boga w lesie. Nikt nie mówi: ja nad jeziorem, jest Bóg jeziora, Bóg jakiś gór, bo tam mogę być wolny. Nie ma takiego Boga. Kiedyś mówiono, święty Paweł mówił, że czczono Boga nieznanego, Grecy. Ale my Boga znamy. Ty nam Go przyniosłeś. I nie szukaj Pana Boga w lesie, w górach, nad jeziorem. Tylko szukaj Jezusa, który jest tu w Eucharystii, w każdym tabernaku, gdzie możesz Go przyjąć. O Matko, jak Tobie dziś dziękujemy, że nam przyniosłaś Jezusa, że nam Go przynosisz. Od Fatimy mówisz nam: On jest tutaj, aż do skończenia świata, ale przyjdzie powtórnie. Tylko Wy, dzieci moje, przygotujcie serca swoje. Amen. Zapraszam. Tam też w domach modlitwy Szarbena i w innych krajach wielu ich jest. Carifratelli Sorelle in Italia, come voglio tanto salutarvi, davanti la madre nostra, qui dove c'è il centro della nostra nazione, dove c'è il batte il cuore della nostra nazione, la madre nostra, la donna mia, e vi affido tutti quanti nelle vostre case di preghiera. Tutti quanti malati, sofferenti, a tutti quanti che avete chiesto quella preghiera, ma siete qui, o Madre, intercedi per tutti.